dobry wszystkim. Bliźniaki tutaj jakieś ewidentnie stoją przede mną. Robotnicy oseramscy. A my gramy w Horizon Forbidden West i lecimy z misją główną, która jest gdzieś tam. Tu jakaś walka. Nowa arena ćwiczebna złomianki. Otwórz menu misji. Pomóc mistrzem areny. Co takiego? Chciałeś naprawdę, on wygląda jak Voldo z Soul Calibura. Że świat jest niebezpieczny. Cudowna postać. Chodzi tylko o maszyny. Jestem Odurg, a to jest moja arena. Najlepsze miejsce do ćwiczenia. No i co? Teraz, tak sobie myślę. To by wygrał. Ty, zbawczyni południka, czempionka wschodu, czy wytrwała, mistrzyni zachodu? Kto? Wytrwała, legendarna wojowniczka. Podobno te naktowie też mają takie areny. Przez to ich wojownicy no dobra. I tylko najlepsi są do... Czyli no dobra. Jeśli chcę... Czeka cię długa droga. Trzy klany... Trzy stolice, trzy areny. Chyba musisz zwyciężyć na wszystkich, jak chcesz ćwiczyć z wytrwałą. Jeżeli nie zginiesz z rąk ten... Ale to daleka iskra na wiecu. No dobra, co do chwili obecnie ja co? Ja też mam wyzwania, spraw... Z kim właściwie mam? Z kim mam walczyć? Wiem, że jest, ale by mnie wyzwać, musisz pokonać... Dobra, pokonać innych, okej. Okay. Ostrzy inaczej ci. Ja nie dur... Dobra, chcę zobaczyć. Sprzęt poza my przypilnuj. A więc? Co powiem? Może i tak. I to chciałem. No dobra, arena ćwiczebna złomniaki. Przetestowanie umiejętności walki na krótki dystans. Samouczki, wyzwania, ćwiczenie. Zobaczmy to ćwiczenie. Nie mam pojęcia na czym tu. Policzę teraz do przodu. Załatwiony. Ledwo co, ale załatwiony. O kurwa. No dawaj, dawaj, dawaj. Mam jeszcze ćwiczyć. Czy mam jeszcze raz go pokonać? Dobra, trzy razy go pokonałem już. Chyba wystarczy, co? Cóż, nie można wygrać wszystkiego. No ale o co chodziło? No to było tylko ćwiczenia, nie? Koniec ćwiczenia. No nie, no nie potrzebuję więcej. Dobra, słabe ataki zróbmy. Nie wiem, zróbmy te samouczki, żeby to mieć z głowy. Szybkie, ale łatwo je blokować. No. Naucz się więc łączyć je z innymi atakami. Okej, to było tylko to. Kontynuuj. Mocne ataki. Bardzo proste te rzeczy są. Mocne ataki przełamują bloki, zadają więcej obrażeń. Ale są powolne. Dają przeciwnikowi czas na kontrę. Powiedz mi czegoś, czego kurwa nie wiem. Tak, tak, tak. To są proste rzeczy. No, atak jest potężny. Zobacz,
Sprzężne ataki przebijają się przez bloki, zadają ogromne obrażenia. Ale są powolne i się odsłaniać. Musisz dobrze wyciągnąć. No dobra, i mogę coś tam dalej robić? Nie mogę już nic robić, nie? Bo ukończyłem wszystko. Chciałbym wybuch rezonatora, ale ani mogę, ani przełamania bloku, ani wyzwań. Czyli to wszystko, co mogłem zrobić. No dobra, to spierdalamy, idziemy dalej. Tędy nie wyjdę. Biegliśmy sobie dookoła. Ciebie również. No dobra, idziemy tam, gdzie mamy iść. Nie ma co tutaj jechać na wierzchowcu. No ładnie to wygląda, nie da się ukryć. Nie ma co też zbliżać się do tych wszystkich zwierząt mechanicznych, skoro nie musimy. Dobra, tu coś jest. Potykacz? Potykacz? A ty gdzie się wybierasz? Coś tam się dzieje. Cała okolica usiana potykaczami. Okej. Okay. Hey, ty! Jak załatwisz te węzłowiele, to ci się opłaci! Zawsze coś. Trzymaj się! Zrobię co w mojej mocy! Może zbawisz się na te potykacze? To jej trochę usmaży. No i jeden wężyciel zwabiony. Jest drugi tutaj. Chodź, chodź, wężycielu, chodź, chodź. Jeszcze są dwa, dobra. Tamten nie widział? Nie wiem. Coś tam widział, kurwa, akurat... Tak! Tak stanął, że nic nie mogę zrobić. Chodź, wężycielu, chodź, chodź. Chodź, chodź, jeszcze jeden wężyciel. Będzie do parki, ja właściwie... Kurwa. Ty, ale nie możesz tak stanąć. A, dobra. Ale na szczęście udało się bezszelestny cios zrobić. Co za dzień, co za dzień. Doszedłbym do ciebie inaczej, ale wiesz jak jest. Chwała kuźni, że jesteś. Potykacze się przydają, ale łowy na maszyny są dla młodych. Podejdź proszę. No, siema Turlis. No pewnie. Załatwiłaś węszyciele szybciej niż straż zabija jednego kolca grzbieta. Więc straż tędy przechodziła? Tak, niedawno. Zabili kolca grzbieta, rzeczywiście tam leży jakiś. Zabili kolca grzbieta i poszli na południe. A potem zjawiły się węszyciele przez szczątki. A, czyli węszyciele dopierdalają się do szczątków. I przeleciał następny kolcogrzbiet. Mówisz. Przyleciał? Wariować nie, przeleciał, dobra, czyli przebiegł. Więc straż poszła na południe. Niewykluczone. Calutka dolina się od nich roi. Od kolcogrzbietów? Chyba straż chciałaby się ich pozbyć. Aha. Zaczekaj, Rudowłosa. Jeśli chcesz biegać po beznadziei, przyda ci się potykacz. No. Ale nie byle jaki potykacz. Jeden z moich. Za darmożkę. Za darmożkę, za uratowanie życia, kurwa, nie za darmożkę. Wygląda na całkiem solidną robotę. Zgadza się. Ulepszam go, odkąd opuściłem złomianie. Ziemniaki. Tu się lepiej majsterkuje i mniejsza szansa na tego. No, wypadki. Tego, no, wypadki. Ktoś się stał? Raczej ktoś. No, kto? Niech zgadnę. Ulwund. Hatfu! Hatfu na Ulwunda. Gdy byłem w miasteczku, interesował go mój towar. Domagał się zniżki dla Ulwunda. Odmówiłem. Nie tak jak kucharz. Się. Nie mam dowodów, ale wiem, że to ten żużel podpalił mój warsztat. Uznałem, że najlepiej będzie się od niego oddalić. Pewnie ci zbyt goszczy. Operator wagonika powiedział, że kolcogrzbiety pojawiły się wczoraj. Może wiesz coś o tym? A jak tam stary Karn? Dawniej ciągle pakowaliśmy się razem w kłopoty. Pewnego razu nie obchodzi mnie to. Coś więcej o kolcogrzbietach. Nie,
Karn dobrze mówi. Pojawiły się i wpadły w amok. Całe szczęście, ty i ci strażnicy daliście radę uratować mój tyłek. No, trochę nie do końca. Dobra, muszę już przejść. Muszę już iść. Ty będziesz rozwalać kolco grzbiety, a ja z kolei ruszę na tereny łowieckie. Wiedziałaś, że mają tam próbę potykaczy? Wpadnij, jak chcesz się próba sprawdzić. Próba potykaczy. Może. Po tym, jak wszystko ogarnę. Więc Erend ruszył na południe. Może z pomocą fokusa podejmę jego trop. Pewnie, że z fokusem znajdziesz trop Erenda. Rozmontujemy sobie, weźmiemy sobie pojemnik na surowce, solidna płyta. Zawsze się przyda. Dobra, to są tropy Erenda. Gdzieś tu. To było totalnie napisane, że tu. Aha. Ślady. Możliwe, że Erenda i strażników. Dziku! Ja cię potrzebuję do pewnej rzeczy. Gdzie on kurwa spadł? O. Dokładnie tak. Potrzebuję, żeby sobie zbierz dziczyznę. Obierz gorycznik. Zbierz gorycznik. Idź do śledziska węszycieli. Okej, tu jest jeszcze jedno. Co tam jest? Czekajcie, chcę tylko zobaczyć. Wow. Dobrze. Co my tu mamy? Jeśli znajdę miejsce, to muszę nauczyć się do mnie. To grzbiet kwasowy. Te byki. Zabicie maszyny, to ja to zrobiłem. Ładnie go załatwiłem, nie? Wszystko wziąłem, co było potrzebne. Ulepsz swoją broń, okej. No i co? Kurde, dzieje się tutaj. To jest jak Ghost of Tsushima, tylko fajne. Ogromne dzięki, Sebastian. Spoko. Starczy Aloy, dobra? Erend mówił, że nie przepadasz za tytułami. Erend? Strażnicy. Przed tędy Erend? Mam odstawić delikatnisia Władisa na ambasadę. A to oni, to wy, okej. Okay. No to przecież powalam razem z wami. Oko na złomianki. Potem zjawiły się te wredne dranie. Pierwszemu nieźle przyłożyłam. Ale nie zdążyłem odsunąć się z drogi, gdy padał. Przecież mówiłam, żebyś się tyle nie obżerał przed wyruszeniem. Tak, to dlatego. Chyba powinnam się zbierać. Właśnie, ja się zbieram. Fajnie, że was uratowałam. I zobaczysz następne kolco. To co z nimi? Co mam zrobić? Będę schodzić im z drogi. Pamiętam. Może weź kilka bomb dymnych ze sobą. Bomby dymne, proszę, dzięki. Dzięki. Zawsze trzymaj coś. Trzymaj się, Aloy. Bomba dymna. Dobrze, nie Anna dymna. No dobra, można zdezorientować przeciwnika w ten sposób. Oj, to nie było potrzebne. Dobra, powinienem tam na górę wejść. Nie wiem, gdzie ją mam dociągnąć, ale ewidentnie gdzieś chcą, żebym to zrobił. Idę w drugą stronę zatem. No tu wygląda, jakbym miał ten... Relikt dawnego świata. Tylko jak się tam dostać? Szczerze, nie wiem. Ale lajtowo ta skrzynia idzie, nie? Pytanie, czy wejdę tędy? Zdaje się, że drzwi potrzebują jakiegoś modułu. Aha, no to chuj. To nie zrobię tego. Może znajdę go w ruinach? W ruinach? W tych ruinach? To tu? Nie no, kurwa, poszukam, ale... Coś tu jest! Część danych przetrwała. No skanuj to. W danych jest kod do zamkniętych drzwi. No i zajebiście. Ale wciąż muszę znaleźć moduł klucza. Aha.
drugiej strony, trzeba to wyrwać. Nie da rady. Nie mogę użyć na tym przyciągacza. Skrzynia. Powinna się przydać. Tylko do czego? No i co to jest? Dobra, tyle mięsa zadowoli mi, Ludufa. Tak jest, a nie mam gorycznika. Okej, okay. Dobrze, bardzo dobrze. Kurwa, jestem najlepszy. Dobrze, trzeba znaleźć klucz do drzwi. Proste, że tak. Hops. Na pewno tutaj... To muszę rozwalić, żeby potem móc wrócić. Co tu w podziemiach? Nie mam tu klucza do drzwi. Gorycznika potrzebuję. Dobra, podziemia, idziemy. Na dole też są ruiny. Dokąd mam iść? Kurde, ciekawa misja się otworzyła. Po prostu tak totalnie z pizdy, no. Tu trzeba będzie coś wyrwać. Wyrwij murom zęby krak. To niebezpieczne, co robisz, Aida. Przyda się więcej światła. Może coś otworzyłem przez to, czy nie? Cóż, teraz nie dosięgnę tej drogi. Okej, nie mam jak wrócić. Mam znaleźć inną drogę. Okej, co to dało? Aha, że tam coś jest, dobra. Chyba, że... No nie, ale co, zrzucę to... To coś tam bez sensu. Tu nie przejdę, nie przejdę. Jakbym to popchnął, te skrzynie. No i leci. No tylko po co? Tak szczerze. A, dobra, już wiem. Żeby się przedostać tam. No i proszę, dobrze. Kurwa. Dokąd to prowadzi? Nie mam pojęcia, kurwa. No ale dokądś musi, nie? Dalej nie ma klucza. Tam jest. Moduł klucza. Proste. Nic się nie wyklucza, jak masz moduł klucza. Pięknie. Możemy wracać. Tak te ruiny przeszedłem. Dobry jestem, co? Pewnie, że jestem dobry. I wy to wiecie. I ja to wiem. Czasem jestem jak Rysie Gridel, a czasem jak Jem. Zobaczmy, czy klucz pasuje. Pewnie pasuje. Ja nie pamiętam, jaki może klucz. Danym, który jest... To nie to. Ruiny z reliktem. O kurde. 1705. No. Fantastico. Co to za relikt? Co to jest? Później wymyślę, co z tym zrobić. Zaczynajmy od zdoby, dziennik. Uszkodzenie danych minimalne. Pierwszy stan wycieczki w walsie Kyle. Zgadnij, co Kyle. Pamiętasz tę wielką, popisową prezentację dla ważniaka z kasyna? Miłego wąchania naszych spalin. Save za... Wydaj punkt umiejętności. No pewnie, że wydamy. Ja coś chciałem tu, nie? Chyba to. Wybuch rezonatora. Tak jest. No i otwiera nam to nowe możliwości. Wojowniczka Nora. A, jeszcze mam, kurwa, ten. Potężna kombinacja. R1, okej. Okay. Jeszcze mam jeden punkt. Co to jest? Przełamanie bloku. Okej, okay. A co tutaj jest jeszcze? Traperka łowczyni. Co jeszcze jest tutaj łowczyni? Głębokie skupienie. Dłużej używać. Regeneracja skupienia. Dobra. Ocalała. To jest to, że więcej. Regeneracja przy niskim... Obrona przy niskim zdrowiu. Infiltratorka. To też jest spoko. Bezstrzelesny cios. Daj większe obrażenia. Dobra, kurwa. Nie wiedziałem, że mam aż tyle do wydania. No i wydałem. Relikt z ruin, otwórz menu misji. Nowa znajdźka. Dobra, idziemy niepoboczne. Poziom 32. Dobra, spoko. Ja mam 4. Ku granicy. Kłopoty po szyję. Szczypta odwagi. Zrobiłbym też szczyptę odwagi, bo mi szkoda tamtego gościa. Zbierz gorycznik.
To węże cię nie potrzebuję, wystarczy, że zbiorę gorycznik. Wiem, że miałem robić główne misje, ale... Kurwa, no wciąga ta gra, no. Kamieniołom, o którym mówił Tobis. O i co z tym kamieniołomem? A, że są tu te. W dodatku pełen kolcogrzbietów. Są kolcogrzbiety, tylko... A co, coś z tym kamieniołomem miałem zrobić, bo nie pamiętam. Nie, na razie nie ma co tam z nimi się wpierdalać w te... Nie ma to sensu, chcę zebrać ten gorycznik. To mi wystarczy. Te misje sobie zrobię, jak będę miał więcej. Javad mówił, że kolce grzbiety widziano na zachód od kamieniołomu. Muszę sprawdzić, czy jest coś w głębi doliny. No i coś... Czuję, że idę właśnie na zachód od kamieniołomu. Martwy kolce grzbiet. Przy wodospadzie. Lepiej to sprawdzę. No tak, ale są tutaj te gorzeczniki. Co tam ja miałem znaleźć? No coś takiego. Wygląda, jakby zginął na miejscu. Spadł z urwiska. Może. Spędzony spadł z urwiska? I tam było coś... I pójdę tym szlakiem. Tam była jakaś gadka o tym. Pędzlownik. Zawsze dobrze mieć zapas. No pewnie, że zawsze dobrze mieć zapas. Tylko nie o to tutaj chodzi. No muszę ten gorycznik. Dobra, to pewnie to jest, co? Gorycznik. Pysznie. 3 do zebrania. 2. I kurwa 3. Dobra, chyba mam dość gorycznika. Nie muszę iść do siedliska węszycieli. A tu coś jest, kurwa. Kolejny kolcogrzbiet. Odprysk grynszpan. To oni jeszcze wyżej spadli. No, nie mogę go nawet zbadać. Ciekawe. Rzadki i cenny surowiec. No dobra, no, widzę, to zbieram, nie? Stara kopalnia. Połamane drzewa. Jakby całe stado tam by przegalopowało. Stąd przyszły kolcogrzbiety? Ale jak? Kurwa, no to zrobię to, ja pierdolę, no. Chyba, że jaskinia prowadzi poza beznadzieję. Zaraz się dowiemy. Pęknięta grań. Dobrze, sprawdźmy, dokąd prowadzi. Plecak jest pełny. Może wykorzystam schowek. Pewnie, że wykorzystasz schowek. Dobra, spadają tu jakieś rzeczy. Chyba niedawno. A ten raczej nie przejdę. Na pewno nie przejdziesz? No dobra. Sakwa pełna wysłana do schowka. Będę musiał tam pokombinować z tym. Muszę sobie chyba lepszą sakwę kupić. O kurwa, tędy nie przejdę. Teraz dopiero widzę. I to jeszcze raz, to chyba tędy muszę w takim razie. A, dobra. Mogę poszukać. Dym z głębi kopalni. Jakiś wybuch? Eksploracja kotłów pozwoli mi dominować tę maszynę. Dobra, ja nie wiem, czy ich kurwa dwóch załatwię. Kolco grzbiety. A więc przeszły tędy. Te musiały zostać uwięzione. Zanim się rozejrzę, muszę się ich pozbyć. Załatwiony. Też nie.
Osiągnięto piąty poziom już, kurwa. Wydaj punkt umiejętności. No kurwa, proste, nawet dwa mam punkty. Zajebiście. To co, może z tej ocalała byśmy coś wzięli, na przykład regeneracja przy niskim zdrowiu. To się zawsze przyda. No i wojowniczkę na pewno, kurwa, co tutaj jest? Wybuch rezonatora plus jeden, a tu obrażenia w zwarciu. Kurwa, trafienie krytyczne. Tak, jeszcze jedno i będę mógł zrobić ten, zajebiście. Gdzie jest ten jeszcze jeden, skurwie? Zabiłem go, kurwa? Naprawdę? Dobra. Lepiej sprawdzić. Ale rozjebałem! Ojej, nie spodziewałem się, że tak z góry można naprawdę zajebać. Łatwiutko, ale widzę, że tutaj w ogóle jest nieciekawie z tymi kolcogrzbietami. No robię te kolcogrzbiety, no kurwa już, niech będzie. Miałem nie robić, kurwa, tej pobocznej misji, ale chuj, no naprawdę. Mnóstwo dymu. Te tunele ciągną się naprawdę daleko. Nie mam żadnych wybuchowych tych, nie? Nie, to nic nie zrobi. Nie przejdę. Kolcogrzbiety musiały zawalić także te tory. Czyli rozumiem, że mam zejść tutaj. Dość płomienia, żeby wysadzić całą górę. Na jednej z beczek jest jakaś wiadomość. A mogę ją zbadać, dobra, no. Zaadresowana do Ulwunda. Wygląda na to, że ta kopalnia miała zostać zamknięta. No rozumiem. Ulwund zrobił się chciwy. Drążył dalej i dalej w głąb góry. Javad musi się o tym dowiedzieć. No dobra, przeczytaj mi klatkę kolcogrzbiety, co dalej? Wróć do Javada skwapliwego. Aha, tylko tyle. Czeka mnie tu niespodzianka jeszcze jakaś. Na zasadzie, że będę wracał i coś tam się stanie. Nie? Jestem przekonany, kurwa, że coś tutaj zaraz mi tu wyskoczy. A więc Ulf drążył za wszelką cenę, usiłując wycisnąć z kopalni, ile tylko się da. No. Do czasu, kiedy pojawiły się końce grzbiety. Kurde, nie mam wybuchających. Przejście. Skąd? Mam wrócić do kurwa tego. Mam wrażenie, że nie rozwikłałem jeszcze tej zagadki, kurwa, tak jak powinienem. No ale okej. Nie, kurwa. Ja pierdolę. Co za głupota. Jak się wykąpię, to zejdzie? Nie. Bez sensu. No nie, kurwa mać. Użyłem, ale zjebałem. Muszę dziczyznę znowu znaleźć. Ja pierdolę. Nie wiem, się udało przeżyć to, ale się udało. Gdzie jest ta flaga? Aktywuj misję, no. Czyli tu gdzieś. Ależ to spierdoliłem, no. Nie spodziewałem się, że tak to zjebie, no.
Gdzie są dziki? Kurwa, przed chwilą było ich tu od zajebania, nie? Wiesz w ogóle, kto strzelał? Nie. Co ty się kurwa pucujesz? Gdzie ty kurwa biegniesz? Gdzie ten łeb pobiegł? Nie, za daleko jesteśmy. Okej, dobra, tam jest dwóch ich. On wezwał kurwa swojego ziomka, to o to chodziło? Muszę być gotowa. No pewnie, że musisz być gotowa. Kurwa, trzeci. Chyba, że trzech będzie niespodziewanki. Ach, skończyły się. Dobra, rozjebie kurwa ich wszystkich. Kurwa, jeszcze czterech. Dobra, trzy zostały. Tym dwa poturbowane mocno, nie? One same nie wiedzą, gdzie są. Nie wiem, co robię w tym miejscu. Może jest gdzieś tu kurwa dziczyzna jeszcze. Nie, naprawdę potrzebuję kurwa dzika, no tyle. Tylko cichy oddech. Tak jest, rozjebany. No, kamieniołom bezpieczny. Kamieniołom bezpieczny, kurwa. Oczyszczony kamieniołom. O, dzik. Sorry, ziomek, ale musiałem. Z pierdziczyzny jeszcze jeden. Soczyste mięso, cudownie. Ale ich pozałatwiałem, co? Maszynowe mięśnie. Dobra, porozmawiaj z robotnicą. Pewnie, że porozmawiam. Nie wiem, co tu robi Nora, ale jesteśmy twoimi dłużnikami. No pewnie, że jesteście. Chcieliśmy wytrzymać do przybycia straży, ale kolcogrzbiet nas zaatakowało. I wtedy zrobiło się kompletne zamieszanie. Czy wszyscy cali? O kurwa, przepraszam, jesteście cali? Wielu dobrych ludzi zginęło,
ale bez ciebie cały kamieniołom by przepadł. Ważne, że już po wszystkim. Odgłosy pracy powinny ci dzwonić w uszach, ale nie było gwizdka ze Złomianek, więc zostaliśmy tu sami z tym bajzlem. Proste. Gwizdek. Naprawdę potrzebujecie tego gwizdka? Ja i moi ludzie to tylko małe trybiki. Bez sygnału Ulwunda... Ulwund, ty chuju! Jak będziemy pracować wbrew niemu, wywali nas. A moi dość już przeszli. Ulwund posiada aż taką władzę? Gość ma tyle forsy i kontaktów, by zgasić nasze ognie na dobre. W sumie no większą szansę mielibyśmy z kocogrzbietami. No a co z tym kamieniołom? Robimy tutaj dla kaprysu Ulwunda, kopiąc kamień dla samotnego światła. Kamień dla samotnego światła. Ale kocogrzbiety i zakaz pracy przeszkodziły. Jeszcze w beznadziei nie widzieliśmy takiego cholerstwa. Skąd te paskudy wylazły? Na kuźnie! Na kuźnie! Ale się dowiem, muszę iść. Dzięki tobie, ciołcha! Powiedziała. Idź po śladach, znajdź Erenda ku granicy. No nie, to jeszcze nie idziemy do Erenda. No mieliśmy iść do Erenda, ale widzieliście, kurwa, co zrobiłem, no. Po prostu robię wszystko, ale nie główną misję. No ale to tak jak mówię, kurwa, no. No pewnie, że sprawnie. Rozjebała mnie, kurwa, że hej ho. Szkoda, że nie mam wybuchowych strzał. Przydałyby się. I przydałby się dzik jeszcze jeden. Zanim dojdzie. Dzika potrzebuję. Suszę, kurwa, jakieś chrupnięcie. Tak, Kremięca jest. Zadowoli, no pewnie, że kurwa zadowoli. Muszę jedynie jakiś... Właściwie to chciałem, kurwa, ze strzały kwasowej skorzystać. W słaby punkt, zabicie korozją. Wężyciel, dobra, pierdolę tych wężycieli, nie są mi potrzebni. Ech, po co ja wytwarzałem to, kurwa, do szybkiej podróży, dobra. Ja potrzebuję pójść nie do nieznanych terenów łowieckich, tylko do samotnego światła. Dobrze? Skąd ja, kurwa, przyszedłem? Nie tu muszę pójść. Ruch ognisty. Nie wiem, czy one mi zagrażają, czy nie. Chyba zagrażają. To jest ognisko. Byliście mnie atakować teraz? Kurwa, dobra. Rozpierdalam. Nie chcę się z nimi walczyć. Bo się boisz. Dobra, zanieśmy mu najpierw to mięso. To, że ciągle się rozmazuje. A, witaj. Jak poszukiwanie. No właśnie, mam wszystko dla niego. Czego potrzebujesz? Na razie kawał żłobkowany. A blachy nie mam. Dopóki nie znajdziesz coś. O Jezu. Jak chodzi o danie, trzeba i zacznę gotować. Ja pierdolę. Muszę zapomniałem przyjść. O tym. No tak. O Boże. Nie chodziło tylko o mięso, ale chodziło też o tamto, kurwa mać. A jak mnie to wkurwiło teraz, no. Miętka gotuje się tu na twardo, jakby mnie ktoś wrzucił do paleniska. Tropy kolcogrzbietów przy kamieniołomie. Wygląda na to, że wybiegły z kopalni, z drugiej strony doliny. Z kopalni? A skąd stado kolcogrzbietów się tam wzięło? Z wybuchów. Nie jestem pewna, ale Ulwund kazał wysadzać skały, żeby dostać się do tuneli poniżej. Na litość świtu, mówiłem mu, że to nie warte ryzyka. Te tunele ciągną się całymi milami, nawet poza beznadzieję. Nie myślisz chyba? Wybuchy Ulwunda otworzyły przejście z drugiej strony? Możliwe. Tak, to możliwe. To możliwe. Jeśli to prawda, musimy to tylko potwierdzić. Śledztwo tak dokładne, tak rzetelne, wspierane przez samą zbawczynię. Dobrze, to będę szukać. Dobra, to ja idę. Muszę iść. Oczywiście. No i co, pogadałem z nimi, co i tyle, kurwa? Do momentu zakończenia ambasady, okej. Ku granicy. Ulepsz swój łuk, idź do Złomianek. No nie, no to kurwa wszystko. Stan, skąd wzięły się kolcogrzbiety? Muszę ruszyć na zachód. Kolejny powód, by doprowadzić do ambasady.
Dobra, szybka podróż. Aha, tylko ja nigdzie nie zrobię, kurwa, szybkiej podróży. Ja pierdolę. Szczypta odwagi, idź do siedliska Węszycieli, gdzie ja jestem, tu? Tu jestem, tak? Złomianki, pomóc mistrzem areny. Dobra. Nie zrobię szybkiej podróży. Kurwa. Idziemy do siedliska Węszycieli. Pójdziemy po ten kurwa złom. Niech ma. Niech wie, że jestem dobra. 300 kroków stąd, dobra. A nie, 300 kroków stąd jest ognisko, ale okej. Potem będzie łatwiej, potem możemy zrobić szybkie ten. Tylko musimy to ognisko znaleźć, bo cały czas zapominam o tym, żeby te ognisko... To idzie do plecaka. Dobra, dzik mi nie jest potrzebny w tej chwili. Więc spoko, stary, nic ci nie zrobię. Tak jest. Szybki zapis. Dobra, mamy uruchomione ognisko. Idziemy do siedliska Węszycieli. Już stąd przyjechałem, kurwa. Kurwa, a się pogubiłem. Gdzie jest to siedlisko Węszycieli? Że w ich stresach będziesz zatkowana blacha. Masz blachę? Co wy z tą korozją, kurwa, nic? Powiedz, że masz blachę, kurwa, powiedz, że masz falu... Nie ma falowanej blachy, co to, kurwa, mignęło tam? Masz falowaną blachę? Kurwa. Powiedz, że ty masz falowaną blachę. Osiągnij to szósty poziom. Teraz przeszukać stosy i znaleźć jakąś blachę. Tu? Kurwa, nie. Tu? 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 Chyba mam już wszystko dla Milduchy. No i zajebiście. Samą porę. Jestem już głodna. Dobra, szybka podróż. Zróbmy to. Dobra, chcę szybko po prostu się nam przedostać. Ostatnio znowu odwiedził no Ulwund, tak. Ale się opowiadaj. Jak gotowałem. Wsypał mu 3 szczypty soli. Szczyp zamiast 2. Co za kara. Mam chyba wszystko. Byłaś mi natchnieniem, więc odwzajemnie przysługę. Gotujmy. Dobra, szybka montażówka, bo już się bałem, że coś powinien tak zrobić, tak nasypać. I co, dobre? Mhm. Dostanę coś z tego? Ulwund? Znaczy nie Ulwund, kurwa. Wow. To było wybitne. Jak będziesz chciała dobrze zjeść, wiesz, gdzie mnie szukać. Następną porcję potrawy dostaniesz gratis. Dzięki. Tylko pamiętaj, żeby się nie dać. Zabawne, że to mówisz. Bo tak się składa, że akurat przygotowuję porcję swojego oporu. I co to będzie? Wpadnij może kiedy. No dobra, szczypta odwagi. Żłobkowana metalowa płyta, dziczyzna, gorycznik. Punkt umiejętności, wydaj punkt umiejętności. No ale tutaj nie ma co wydawać.
Dobra. To tyle na dzisiaj. Żywotność zapewnia do czasu korzyści i premię. Dostarczy składniki ryzyka, będziemy wykupować jedzenie. Na raz aktywny możesz tylko jeden efekt jedzenia. Cudownie, żywotność przed mam tutaj wyższą. Kochani, trzymajcie się. Dzięki wielkie, papa. Pa. Sprawdź.